Siema, siema. Często podczas robienia Pizza w Inferno Questu wiele osób ma problem z jednym tronem, z Puminem. Jest sporo spoilerów, a mimo to sporo czasu schodzi, aż wszyscy poprawnie zrobią dostęp do tronu. W tym poradniku postaram się powoli i jak najprościej wytłumaczyć, jak zrobić dostęp do teleportu z tronem Pumina. Oczywiście, aby móc się dostać do pokoju z tą zagadką, jak i pokoi z innymi tronami, trzeba wcześniej przejść przez wcześniejsze zagadki związane z Pizza w Inferno Questem. Link do spoilera z Tibiopedii dodam w opisie, to właśnie z niego korzystam podczas POI oraz do stworzenia tego poradnika. Skupmy się jednak na temacie filmu. Cała zagadka przypomina wizytę w urzędzie. Po wejściu do teleportu znajdziesz się w pokoju, w którym znaleźć można czterech urzędników szkieletów. Zagadka polega na rozmowie z nimi, gdzie każdy z nich przekieruje cię do innego okienka, czyli do innego NPC. Będziesz musiał sobie u nich załatwić wstęp do teleportu z tronem Pumina, uzupełniając różne formularze. Na ekranie po prawej widzisz, gdzie znajduje się jakiś szkielet urzędnik. Na potrzeby tego poradnika przypiszemy im również numery, które ułatwią odnalezienie się w zagadce. Po lewej stronie wyświetlać się będą również przebieg rozmowy z każdym biurokratą. Podejdź do pierwszego z nich, oznaczonego numerem 1. Znajduje się on po lewej stronie na dole pomieszczenia. Zacznij rozmowę pisząc hi, następnie zapytaj się o Pumin. Teraz podaj swój nick, wpisując go w wiadomości do szkieleta. W moim przypadku jest to Maxigashi. Zostaniesz poproszony o podanie swojej profesji, dlatego też wpisujesz w rozmowie swoją profesję. Royal Paladin, Elite Knight, Elder Druid bądź Master Sorcerer. Zostaniesz zapytany o powód wizyty, na co odpowiesz Visit Pumin. Odeśle cię on do innego biurokraty, gdyż musisz zdobyć formularz 356. Podejdź do szkieleta numer 4, który znajduje się po prawej stronie na górze. Zacznij z nim oczywiście rozmowę, pisząc hi. Następnie zapytaj o Pumin. Tutaj również pierwszy będziesz musiał podać swój nick, czyli u mnie Maxigashi, a następnie swoją profesję, zależnie kim grasz, podobnie jak w poprzednim podpunkcie. Na pytanie czego chcesz, odpowiedz numerem 356, czyli numerem formularza, którego potrzebujesz. Dowiesz się, że aby go otrzymać, musisz mieć wcześniej formularz 145. Podejdź teraz do biurokraty numer 3, na górze po lewej stronie. Przywitaj się z nim, pisząc hi, następnie napisz Pumin. Ponownie podaj swój nick oraz profesję, czyli jak w moim przypadku Maxigashi oraz Elite Knight, jako że gram rycerzem. Teraz podaj numer formularza, którego szukasz, czyli wpisz numer 145. Dowiadujesz się, że aby go otrzymać, musisz wcześniej zdobyć formularz 411. Lecimy więc dalej. Ponownie udaj się do biurokraty numer 1 w lewym dolnym rogu pomieszczenia. Przywitaj się, pisząc hi. W następnej wiadomości podaj numer brakującego formularza, czyli 411. Biurokrata pyta się, czy masz formularz 287, który jest potrzebny, aby dostać formularz 411. Nie masz go, więc piszesz no. Naprzeciwko, po prawej stronie na dole, znajduje się szkielet numer 2. I to właśnie do niego się teraz udajemy. Witamy się pisząc hi. Wpisujemy od razu numer formularza 287. Od razu dostajemy brakujący dokument. Oczywiście nie pojawi się w plecaku. Po prostu kontynuuj rozmowę. Wracamy do biurokraty numer 1, czyli po lewej na dole. Witamy się pisząc hi, po czym podajemy numer formularza, który potrzebujemy, czyli 411. Dowiadujemy się, że aby go dostać, potrzebujemy formularz 287. Oczywiście, już go posiadamy i wpisujemy po prostu yes. Teraz udaj się do biurokraty numer 3, na górze po lewej stronie. Przywitaj się pisząc hi. Podaj numer potrzebnego formularza, wpisując 145. Wracamy do szkieleta numer 4, po prawej stronie na górze. Przywitaj się wpisując hi i podaj numer potrzebnego formularza. Wpisujemy 356. Teraz ponownie udajemy się do biurokraty szkieleta numer 1 po lewej stronie na dole. Witamy się pisząc hi. Teraz podajemy numer 356. NPC będzie zdumiony, że nam się udało, jednak właśnie ukończyłeś dostęp do teleportu na północy pomieszczenia i możesz kontynuować wykonywanie questa Pizza w Inferno. Tyle. Reszta w twoich rękach. Mam nadzieję, że odnalazłeś się w tej misji i przebrnąłeś przez te biurokratyczne problemy. Powodzenia w dalszej podróży i do zobaczenia na tybijskich szlakach.